Na stronie Kremla pojawiło się oświadczenie majątkowe Władimira Putina za 2021 rok i, co nie jest zaskoczeniem, okazało się, że oficjalnie, jak na najważniejszą osobę Federacji Rosyjskiej, żyje dość skromnie. Według opublikowanych informacji Władimir Putin w 2021 roku zarobił 10 milionów rubli z niewielką górką, czyli o 207 900 rubli więcej niż rok wcześniej. Po przeliczeniu na dolary przy kursie z 31 grudnia 2021 roku otrzymujemy 132 634 dolary, około 11 000 dolarów miesięcznie. Dla porównania Joe Biden zarabia około 33 000 dolarów miesięcznie. Do tego Władimir Putin posiada mieszkanie 77 metrów kwadratowych wraz z 18-metrowym garażem oraz użytkuje drugie, czyli jak rozumiem wynajmuje, o powierzchni 153 metrów kwadratowych, do którego przysługuje 18-metrowe miejsce w garażu. Prezydent Rosji ma także dwie zabytkowe wołgi GAZ M21, Suwa, Łada, Niwa oraz przyczepkę Skif. I to tyle. To cały majątek Władimira Putina. Jak jest naprawdę? To w 100% wiedzą prawdopodobnie tylko najbliżsi współpracownicy oraz rodzina głowy państwa. Według nieoficjalnych doniesień Putin może być jednym z najbogatszych ludzi na świecie, a jego majątek może być wart nawet 200 miliardów dolarów. Zdaniem Niemcowa, swego czasu jednego z największych przeciwników Putina, który został zastrzelony w 2015 roku, Putin ma do swojej dyspozycji 58 samolotów, 24 domy i 4 jachty, a zaprzyjaźnieni z Putinem biznesmeni od lat pną się w górę listy najbogatszych magazynu Forbes. Według doniesień niemieckiego dziennika Bild do Putina może należeć kilka nieruchomości w najlepszych lokalizacjach w Niemczech. Miał je nabyć przez pośredników, braci Rotenbergów. Do niego należy podobno pałac przy operze w Monachium o wartości około 300 milionów euro, a także budynek hotelu Sofitel we Frankfurcie. Niewiele ponad 2 tygodnie po napaści Rosji na Ukrainę we Włoszech zlokalizowano warty 700 milionów dolarów superluksusowy jacht Scheherezada, który, jak podejrzewają lokalne media, może należeć do Władimira Putina. Wskazuje na to fakt, że obiekt jest ochraniany przez funkcjonariuszy rosyjskiego FSB. Kilkunastu osobistych strażników i służących Putina stale utrzymuje jeden z największych jachtów na świecie, napisała Maria Piewcich, pracująca dla Fundacji Antykorupcyjnej Nawalnego. Jacht ma 140 metrów długości. Na pokładzie znajdują się 2 lądowiska dla śmigłowców, spa, sauna, siłownia i parkiet taneczny. Ostatnie, ale równie ważne. Na początku 2021 roku Aleksiej Nawalny opublikował dowody na istnienie Pałacu Putina, który znajduje się niedaleko miejscowości Gelendżyk nad Morzem Czarnym, ale niech was nie zwiedzie nazwa. Nie mówimy tu po prostu o budynku. To cały kompleks o powierzchni 68 hektarów, ale w rzeczywistości jest o wiele większy. Sąsiednia działka zajmuje 7000 hektarów i należy do FSB. W 2020 roku została wydzierżawiona do 2068 roku firmie będącej właścicielem pałacu do realizacji działalności badawczej. Główną budowlą jest faktycznie pałac, którego powierzchnia to 17 691 m2, co w skali warszawskiego inwestora daje ponad 700 mieszkań na wynajem. Na terenie znajduje się m.in. również lodowisko hokejowe, kościół i skromna szklarnia o powierzchni 2,5 tysiąca m2. Na teren oczywiście nie da się dostać, bo trafimy na szlaban i strażników. Zachęcam do zainteresowania się tym tematem. Skala przedsięwzięcia robi wrażenie.